Trzy, raz, słyszymy się. Raz, dwa. Są mi wszyscy, super, 1, 2, 1, 3, 2, 1, raz, dwa, trzy. Jesteśmy słyszalni. Lecimy z tym OOP. Cześć, witajcie w ogóle. Nazywam się Oskar Polak. Bardzo mi miło Was dzisiaj przywitać na webinarze związanym z obiektowością. A spróbujemy sobie coś wytłumaczyć z tej obiektowości, jak to się z tą, to wszystko je ze sobą, z czym to się wiąże, jak to wygląda. No, w takiej podstawowej formie jakoś wytłumaczyć, tak żeby każdy z Was na chłopski rozum, że tak powiem, zrozumie. Zanim jednak przejdziemy do obiektowości, standardowe przywitanie. Słuchajcie, skąd jesteście, czym się zajmujecie, dlaczego informatyka, co tu robicie? Jeżeli by były jakieś zakłócenia w głosie, cokolwiek, to bardzo proszę przekazać też od razu. Piotr Warszawa, muzyk Rzeszów, informatyk, student, analityk biznesowy. Aspirant Warszawa, junior developer. Super. Łuku. Okej, okay, czyli widzę, że tutaj bardzo dużo osób, które chcą rozpocząć przygodę z programowaniem, zacząć zabawę z tworzeniem. I bardzo dobrze się składa, słuchajcie, bo dzisiejszy temat jest tak naprawdę podstawową składniową programowania. Paradygmat obiektowy. Słuchajcie, to jest podstawowa składniowa jakiegokolwiek programowania. Jakiegokolwiek podejścia do pisania projektu, ponieważ no, dzięki niej jesteśmy w stanie wszystko sklecać w całość. Nie pomoże nam paradygmat reaktywny, nie pomoże nam paradygmat strukturalny, no może struktura gdzieś tam do prostszych aplikacji, ale to jednak paradygmat obiektowy jest takim fundamentem do pisania, rozpoczęcia pisania większych projektów. Ja tutaj jeszcze może zanim przejdziemy do tłumaczenia, na szybciutko może mi się uda odpalić. Sprawdzimy, czy się uruchomi, czy się nie uruchomi. Pokażę Wam mniej więcej, jak wygląda taki projekt. Wy w międzyczasie możecie sobie utworzyć pusty projekt, tak jak to standardowo robiliście, bez żadnej klasy jeszcze, bez niczego. Puściutki projekt sobie w międzyczasie otwórzcie. Ja tutaj odpalam Android Studio. Czyli mam rozumieć, że tutaj większość osób już jakieś tam podstawy z Javą posiada, tak? Są jakieś osoby kompletnie początkujące, może tak. Osoby kompletnie początkujące zostawiają plus. Okej, okay, to dość sporo nazwisk. Tu mi się już projekcik uruchamia.
Tak, webinar jest nagrywany, będzie wrzucony. W międzyczasie sobie twórzcie pusty, nowy projekcik. Słuchajcie, i tak słowem wstępu, czym jest paradygmat obiektowy? No, generalnie wokół nas cały czas, teraz jak teraz siedzicie sobie przed komputerami, czy przed laptopami, czy przed telefonami, nieistotne, wokół was znajdują się jakieś obiekty. Na pewno wokół was coś leży, czy to szklanka, czy to kwiatek, czy to jakiś tam pieniążek, portfel, tablica, obraz, cokolwiek wokół was się znajduje. No i w normalnym toku, w języku polskim mówimy, że to jest jakiś obiekt, prawda? Że coś jest jakimś obiektem. Ten telefon jest obiektem, faktycznie ta tablica jest obiektem, ten długopis jest obiektem. No, wszystko, co się wokół nas znajduje, możemy określić jako jakiś obiekt. I w programowaniu, słuchajcie, doszliśmy do wniosku, że przełożenie tej rzeczywistości, tych obiektów wokół nas do komputera może być całkiem pomocne. Bo dzięki temu będziemy mogli również w naszym kodzie, w naszym programie tworzyć takie obiekty. To już zależy od nas, jak one będą wyglądać, co będą sobie zawierać i do czego będą służyć, prawda? Ale jeszcze pokrótce mówiąc, weźmy sobie jakąś przykładową grę, niech to będzie jakieś tam MMO albo RPG. W tej grze powiedzmy są jakieś potwory. No i już my możemy sobie wyobrazić, że ten potwór w tej grze wraz z jego cechami, no bo wiadomo, że ten potwór będzie miał jakieś cechy, czy to siłę ataku, czy siłę obrony, jakiś tam ekwipunek, prawda? To są już cechy tego obiektu. Czyli przełożenie z rzeczywistości tych obiektów, które są wokół nas, do programowania daje relatywne korzyści. No bo teraz, powiedzmy, tych potworków w tej grze będzie około 1000. No to czy my będziemy pisać 1000 razy jednego potwora, tego i samego, tak żeby go tylko gdzieś tam pokazać w świecie gry? No wątpię. Myślę, że to by było raczej nieopłacalne, chociaż programiści, którzy gdzieś tam rozliczałem się od godziny, pewnie robiliby sobie tak 1000 razy Ctrl-C, Ctrl-V, prawda? Ale to już skrajność. Generalnie na pewno nie robilibyśmy sobie 1000 razy Ctrl-C, Ctrl-V jakieś w kodzie, żeby tylko skopiować te cechy potwora, czyli jego atak, siłę, defensywę i tak dalej. Tylko utworzymy jeden obiekt, prawda? I to będzie obiekt potwora w tej grze. On będzie miał właśnie takie cechy jak atak, defensywa, czy cokolwiek innego, i później będziemy go tylko kopiować już w całości, ten obiekt. Spawnować, czy cokolwiek tam innego, prawda? Teraz to było takie słowo wstępu, że tak powiem. Normalne projekty, które się gdzieś tutaj przejawiają, słuchajcie, wyglądają mniej więcej tak. Proszę spojrzeć, to co jest po lewej stronie, tutaj w mojej strukturze projektu. Wszystkie te C, czyli klasy, no to są jakieś reprezentacje, słuchajcie, obiektów. To są klasy, czyli przepisy na obiekty. Popatrzcie, jak tego jest tutaj dużo. Także jeżeli by nie było programowania obiektowego, słuchajcie, ja bym nie był w stanie napisać tego programu. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Wyobraźcie sobie, że teraz to wszystko, co jest tutaj, przenoszę do jednego pliku. I wszystkie te klasy, gdzie tutaj się pojawiają, gdzie każda ma mniej więcej 300-400 linijek, przenoszę w jeden plik. No to by było kompletnie nieczytelne. Tego by się nie dało czytać, nie dałoby się w ogóle rozeznać, gdzie co jest, co edytować. No, nie miałoby to najmniejszego sensu. Nie powinno przerywać. Nie powinno przerywać. Dobra, no to spróbujemy może troszeczkę przesunąć. O, właśnie, w taki sposób to wina też click meetingu po części.
i waszego połączenia internetowego, czy tam nie zrywa. Sprawdźcie sobie, czy gdzieś dzieciaki nie siedzą na jakichś telefonach, ktoś z rodziny, bo może być właśnie taki problem, że będzie przerywać. Ok, i wracamy, słuchajcie, teraz do naszego projektu. Może ja sobie już tego Android Studio zamknę. Wracamy do naszego projektu i wracamy również do naszej prezentacji z programowania obiektowego. Słuchajcie, cały paradygmat obiektowy dzieli się na dwie najważniejsze rzeczy, które trzeba od siebie rozróżniać: klasy i obiekty. I właśnie obiekty. Słuchajcie, klasa w przedświadczeniu programowania obiektowego to nic innego jak przepis na obiekt. Klasa to przepis na obiekt. Spróbuję sobie teraz to zobrazować. W CRC twórzcie sobie klasę, powiedzmy, person, czyli prawy przycisk myszy na CRC, new, Java class, person. Spróbujemy sobie zrobić obiekt człowieka. Spróbujemy sobie zrobić obiekt człowieka. I utwórzcie nową klasę. Klasa gotowa. Może ja jeszcze powiększę czcionkę, żebyście tutaj ładnie wszystko widzieli. Wy sobie na razie zróbcie. Klasa się utworzyła, słuchajcie. Public class person. OK. Jest sobie klasa. Definiujemy jej ciało między nawiasami wąsatymi. Teraz słuchajcie, każda klasa posiada w sobie cechy. Tak samo jak przedmioty obok nas posiadają swoje cechy, tak samo klasy, które będą przepisami na obiekty, również posiadają swoje cechy. No, jakie to mogą być cechy? No, kwiatek jest zielony. Inny kwiatek będzie czerwony. Inny będzie niebieski. Będę miał klasę długopis. Każdy z tych długopisów ma swoją określoną długość i szerokość. Każdy z tych długopisów ma swój określony kolor pisania. Każdy z tych długopisów ma swój odpowiedni kolor. I w każdym razie teraz próbujemy odzwierciedlić człowieka. No to słuchajcie, jakie mogą być cechy człowieka? Takie bardzo podstawowe, spróbujcie coś wymyślić. Skoro każdy przedmiot ma swoje cechy, to my spróbujmy teraz tutaj cechy człowieka sobie wpisać. Nie za dużo, żeby to na razie było proste. Jest ok. No dobrze, czyli możemy podać imię. Jakiego typu będzie imię? Imię to jest ciąg znaków, prawda? Więc napiszemy sobie string name. Pierwsza cecha klasy. Następnie waga. Powiedzmy i uznajmy, że będziemy wagę zaokrąglać do liczb całkowitych, więc użyjemy sobie integera. Co tam jeszcze? Wzrost. Też niech będzie zaokrąglony do liczb całkowitych, też integer. Mamy imię, mamy wagę, mamy wzrost. To są cechy naszego człowieka. To, co teraz zbudowaliśmy, to jest klasa. W najprostszym, jaki to jest w ogóle możliwe, wydaniu klasa. Czyli, jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo ważne do zapamiętania, przepis na obiekt. Dlaczego ja nie mówię o tej klasie, że jest obiektem? Jak sądzicie? Dlaczego uważam, że ta klasa to nie jest obiekt? Bartłomiej stwierdzi, bo nie ma konstruktora, bo nie ma danych, nie ma zdefiniowanych cech. Bo jest klasą najprościej. Agnieszka tutaj chyba najbliżej trafiła, bo nie jest konkretnym przykładem. Słuchajcie, obiekt jest już reprezentacją rzeczywistości. No, może rzeczywistość możemy interpretować jako tą komputerową rzeczywistość. Ale to
Ta klasa nie jest obiektem, ponieważ my tylko zdefiniowaliśmy przepis, prawda? Spójrzcie teraz na życie, na nasze prawdziwe życie. Czy przepis na szarlotkę, to jest już szarlotka? No nie bardzo. Nie bardzo, prawda? Przepis na szarlotkę to jeszcze nie jest szarlotka, chociaż fajnie by było, gdyby jednak już ten przepis się z automatu zamienił na szarlotkę. Tak samo przepis na człowieka to nie jest jeszcze żaden konkretny człowiek. To jeszcze nie jest żaden konkretny człowiek. Słuchajcie, utwórzcie sobie teraz drugą klasę. Nazwijcie ją main. I utwórzcie w niej metodę public static void main. Zanim jeszcze przejdziemy do ostatniego obiektu, spójrzmy sobie na całość i spróbujmy takiego człowieka utworzyć ręcznie. Jeszcze tak jakbyśmy nie znali tej obiektowości, nie wiedzieli, co to ta obiektowość, co to w ogóle jest i tak dalej. No to pewnie bym sobie utworzył trzy zmienne, bo według mnie, ja jestem twórcą tej klasy, według mnie człowiek składa się z trzech cech. Tylko tyle mi jest potrzebne. Trzy cechy. Mianowicie imię, waga i wzrost. Te trzy cechy są mi potrzebne. No to jeżeli bym nie znał obiektowości, no to ja bym pewnie próbował. No, string name 1 to będzie, powiedzmy, Oscar. Int weight to będzie, powiedzmy, wyszło szydło z worka. I wzrost. Ok. Mamy jednego człowieka. No i cieszymy się, mamy człowieka. Super, fajnie. Jest fajnie. Może nawet nie najmniej jeden, tylko najmniej. A co w przypadku, gdybym ja chciał teraz zrobić drugiego człowieka? Teraz bym chciał zrobić kogoś z was. No to pewnie wszyscy by powiedzieli, a skopiuj to. Ctrl-C. Ctrl-V. Pierwszy problem, który się pojawia. Nie mogę mieć takich samych nazw. Nie mogę mieć takich samych nazw. Tutaj mam name, tutaj name już nie przejdzie, musi być name 1, na przykład tutaj wave 1, height 1. Pozmieniamy sobie te cechy. Podam jakiś taki niedożywiony. Nie przejmujemy się. No i mam drugiego człowieka. Wszystko by było fajnie. Fajnie by się pisało w taki sposób, gdybyśmy mogli się odwoływać do tego człowieka jako do całości. A tak to ja mam rozsypkę. Tu mam jakieś wave 1, tu mam weight, tu mam name 1. No nie wiem, z czym to się w ogóle je, jakie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. W tym momencie, jak na to patrzę, jeżeli wzięlibyście kogoś z ulicy, tak kompletnie, bo to też jest ważne, żeby kod był zrozumiały dla kogoś obcego. To jest definicja pisania dobrego kodu. Jeżeli jest zrozumiały dla kogoś obcego. Wezmę faceta z ulicy, każę mu usiąść, mówię, spójrz na to. I daję wam słowo, że on nie będzie wiedział, o co chodzi. Sobie pomyśli, ale zaraz, jaka waga? Czego to jest waga? Słonia? Jego plecaka, torby, walizki, co to w ogóle jest, prawda? Nie będzie wiedział, nie ma opisu. Te sześć cech, które tutaj zapisaliśmy, nie są ze sobą powiązane, nie wiemy, z czym się jedzą, nie wiemy, do czego służą. Co gorsza, nie możemy później sobie tego, do tego się łatwo odwoływać, prawda? No, chciałbym zrobić teraz pętlę, która mi takiego człowieka utworzy. Chciałbym zrobić pętlę, która mi utworzy człowieka. Nie jestem w stanie, bo nie mam żadnego obiektu reprezentującego tego człowieka, prawda? Mam tylko trzy zmienne. No i co teraz? Co ja mam z tymi zmiennymi zrobić? Dodać do tablicy, dodać do listy.
Nie ma to najmniejszego sensu, tak? Także spróbujmy teraz, już mając tego naszego persona utworzonego, utworzyć to samo, Oskara, ale w personie, jako obiekt już prawda. Mamy klasę, jeszcze raz spójrzmy sobie na klasę, może ja ją tutaj otworzę. Po prawej stronie nasza klasa, po lewej stronie nasz mail. Mamy dokładnie te same cechy, imię, imię, waga, waga, wzrost, wzrost, wysokość, wzrost. I postarajmy się teraz utworzyć człowieka, ale w reprezentacji tego persona, tej klasy persona. Całość jest dosyć prosta. Mamy sobie persona, person, nadajemy nazwę, to jest nazwa uchwytu, nazwa zmiennej można powiedzieć. Może być dowolna, ale fajnie by było, gdyby się kojarzyła właśnie z tym, co będzie robić, czyli u mnie to będzie person pierwszy. I teraz musimy utworzyć nowy obiekt. Już pewnie niejednokrotnie spotkaliście się z takim słówkiem kluczowym jak new. New. Było tam new scanner gdzieś na poprzednich webinarach moich czy Michała, new. New oznacza coś nowego, stwórz mi coś nowego, nowy obiekt, jakiejkolwiek klasy, skanera, tam jeszcze bo używaliśmy, coś tam było, skaner, już nie pamiętam dokładnie, zresztą nie ważne. Ważne jest to, że podajemy new, bo chcemy utworzyć nowy obiekt i podajemy, jaki nowy obiekt chcemy utworzyć, no to my chcemy utworzyć tego naszego człowieka i średnik na końcu wyrażenia. Myślicie, że to koniec? Jak sądzicie? Mamy nowego, pustego człowieka. Słowo klucz pusty. Jasne. Słuchajcie, teraz co prawda utworzyliśmy sobie człowieka, ale on nadal jest pusty. Co prawda ten pusty człowiek zawiera już w sobie takie cechy jak imię, waga i wzrost, ale te cechy, uwaga, nie mają żadnych wartości, nie reprezentują nic, prawda? Więc spróbujmy teraz przypisać do tych naszych atrybutów, które się znajdują tutaj, jakieś konkretne wartości. No to bierzemy sobie człowieka, bo już teraz nie będziemy przypisywać gdzieś tam w kodzie, nie wiadomo gdzie, tylko już konkretne przypisanie. Bierzemy sobie człowieka pierwszego. Może ja go tutaj jeszcze zmienię zamiast person jeden na Oskar. Biorę sobie konkretnego Oskara i ustawiam mu imię. No to imię Oskara będzie Oskar. To takie niespodziance. Biorę sobie jeszcze raz Oskara. Wybieram wysokość. No i mu ustawiam tą wysokość. Biorę sobie jeszcze raz Oskara i ustawiam mu jeszcze raz wagę. Teraz słuchajcie, nie w sposób się już pomylić, co do czego należy. Już mamy stuprocentową pewność, że to 190 to jest wzrost obiektu Oskar, że 86 to jest waga obiektu Oskar, że imię Oskar to jest imię obiektu Oskar. Jeszcze, żeby się może to nie myliło, można tutaj ustawić dowolną nazwę. Na przykład są bardzo. Skrót klawiszowy Ctrl Shift F6 do zmiany nazwy. Shift F6. Wtedy nazwa się zmienia wszędzie, gdzie jest użyta, a nie tylko w jednym miejscu. Taki ciekawy skrócik. No i tym sposobem utworzyliśmy sobie obiekt person, który zawiera w sobie trzy pola i jeszcze dodatkowo ustaliliśmy, co te pola w sobie przechowują. Słuchajcie, co te pola w sobie przechowują. Później już śmiało możemy sobie wziąć tego som persona, i odwołać się na przykład do wzrostu. Co możemy zrobić z takim odwołaniem?
wydrukować do konsoli na przykład. Czyli spróbujmy sobie wydrukować do konsoli sound version i spróbujmy wydrukować wzrost sound persona do konsoli. I co jest teraz ciekawe, że ja nie biorę sobie jakiejś weight 1, tylko sobie biorę wysokość sound persona, słuchajcie, konkretną wysokość. Ja wiem, do kogo ta wysokość przynależy w tym momencie. Wiem, z czym ta wysokość się je, a nie gdzieś tam jakaś zmienna, która sobie lata po systemie, prawda? Spróbujcie to odpalić, dajcie znać, czy działa. Patryku, sprawdź na pewno, czy w Twoim personie znajduje się takie pole jak name, bo jeżeli świeci na czerwono, to prawdopodobnie nie istnieje. Może masz jakąś literówkę. Spróbujmy to odpalić, sprawdzamy, czy działa. No, jest 190. Czyli wszystko tak ma być. Wszystko tak ma być. OK, to jest, słuchajcie, najprostsza budowa naszego przepisu. A ten person, który już tutaj został utworzony, to jest konkretny person. To jest konkretny obiekt, konkretna instancja, prawda? To już jest konkretny obiekt, konkretna instancja. Jeżeli wziąłbym znów persona, mogę sobie całe to wszystko skopiować, Ctrl-C, Ctrl-V, zmieniam tylko tutaj nazwę na są person. Pierwszy są person 1, 1, 1. To już jest całkowicie inny obiekt tej samej klasy, tego samego przepisu, słuchajcie. Tak samo jak będziemy sobie robić szarlotkę, no to prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie idealnie taka sama jak poprzednia, prawda? To tak samo tutaj możemy mieć do jednej klasy wiele różnych instancji, wiele różnych obiektów tej samej klasy. No, na świecie mamy około 7 miliardów ludzi, więc tak naprawdę możemy mieć 7 miliardów obiektów klasy person. Co najważniejsze, słuchajcie, to wy jesteście twórcami. To wy jesteście twórcami. Bo ktoś by mógł powiedzieć, ok, jest person, czyli chcemy reprezentować człowieka, ale powiedziałeś, że tutaj będziemy deklarować cechy tego człowieka. I to przecież tych cech jest dużo, dużo, dużo więcej niż 3, prawda? Bardzo dużo tych cech jest. Jakieś miliony. To dlaczego nie deklarujemy tych wszystkich milionów w tym miejscu? A moje pytanie brzmi, po co? Po co? Słuchajcie, w programowaniu obowiązuje taka zasada, która się nazywa KISS. Keep it simple, stupid. Pozostaw to prostym. Pozostaw to prostym albo jagni, you aren't gonna need it. Nie potrzebujesz tego. Może tutaj jagni nawet będzie bardziej pasowny. Jagni, you aren't gonna need it. Czyli nie potrzebujesz tego. Czyli jeżeli do naszego programu wymagane są tylko 3 cechy tego człowieka, no bo tylko z tych 3 cech będziemy korzystać, na przykład będziemy chcieli obliczyć proporcje wagi do wzrostu, czy ktoś jest otyły, czy nie, prawda? To tylko te 3 cechy są nam potrzebne, a nie jest potrzebny nam na przykład rozmiar stopy, prawda? Czy takiego człowieka. Do naszego programu, gdzie chcemy obliczać jakiś tam wskaźnik BMI na przykład, jeszcze wiek by tutaj był potrzebny, ale generalnie nie będziemy potrzebować na przykład rozmiaru stopy czy długości palca, prawda? Żeby obliczyć BMI. Nie potrzebujemy tego. Czyli my jesteśmy twórcami i sami deklarujemy to, co jest nam potrzebne, słuchajcie. Będziemy robić klasę potwora,
wiemy, że w naszej grze potwór będzie mógł atakować i się bronić, to nie jest nam potrzebny, co to może być? Jakiś tam wskaźnik związany z atakiem tego potwora, prawda? Będzie nam potrzebny tylko i wyłącznie atak i jego obrona, ewentualnie życie, bo tam jak będziemy walczyć, no to trzeba to życie odbierać, prawda? I nic więcej. Czyli tutaj na etapie tworzenia jakiegoś programu trzeba się zastanowić dobrze, jakie cechy będą nam potrzebne. Oczywiście można w przyszłości tą klasę później rozszerzyć. To jest bardzo ważne. Nie wolno jej edytować, ale wolno rozszerzać. O tym się będziecie uczyć gdzieś tam w przyszłości, gdy będziecie poznawać zasady Solid. Ok, zostawiamy plusa, czy jest dla Was temat zrozumiały, czy macie może jakieś pytania związane z tym, co do tej pory zrobiliśmy. Do pól prywatnych, powiedziałem, co do tej pory zrobiliśmy. Do pól prywatnych i tak dalej sobie dojdziemy spokojnie. A tutaj już Arkadiuszu niestety trzeba ręcznie edytować. Trzeba już ręcznie edytować. Ok, czyli widzę, że większość jest plusów. Fajnie. Powiedziałem Wam na początku. O, jeszcze jest pytanie bardzo miłe. Co jeśli chciałbym mieć wiele osób, ale nie chciałbym ręcznie nazywać są person 1, 2, 3, 4? Tutaj, Bartłomieju, prawdopodobnie potrzebujesz zrobić pętlę. Jeżeli chcesz zadeklarować ręcznie takie osoby, no to niestety będziesz musiał nazywać. Ale często gęsto nie potrzeba uchwytów do naszych obiektów. Pewnie już większość z Was tablicę sobie przerobiła. Tablice to też taki podstawowy element programowania. To tak dodatkowo tylko pokażę. Możemy sobie zrobić tablicę personów, słuchajcie. Tablicę personów. Powiedzmy trzyelementową. Wtedy bierzesz sobie tą tablicę, odwołujesz się do indeksu pierwszego i sobie tworzysz person. New person. Okay. Później new person 1. To też jest jakiś tam person, prawda? New person 2, to też jest jakiś tam person Andrew. Tylko wtedy nie przekazujesz jeszcze cech. Cechy też możesz poustawiać, odwołując się już do tablicy. To tak dodatkowo tylko pokazuję i od razu usuwam. Ok, powiedziałem Wam, że nasz przepis na obiekt jest w tym momencie najprostszym możliwym przepisem, jaki w ogóle można gdziekolwiek utworzyć. Mianowicie mamy tutaj tylko deklarację klasy person i mamy w niej trzy cechy. Troszeczkę to, co my w tym momencie robimy, jest nieprawidłowe. No, na etapie nauczania jak najbardziej jeszcze ok, ale już w przyszłości będziecie się kilku rzeczy musieli wyzbywać. Przede wszystkim taki zapis jest troszeczkę niefajny. Jest niefajny, no bo tak naprawdę zobaczcie, ktoś w przyszłości może wejść w wasz program i on nie będzie wiedział, że tutaj jest jakieś przypisanie, prawda, pod sobą i zanim wy przypiszecie do człowieka jego wzrost i wagę, to on spróbuje sobie wypisać wagę sum person 1. Co się teraz stanie? O, powiedzmy, ja jestem tym niezdarą i spróbowałem zrobić coś takiego. Program ani się nie wywali, ani nie będzie nulem. To wartość. I skompilujecie. Ale jesteście blisko. Jesteście wszyscy blisko. Słuchajcie, w Javie, jeżeli cecha nie ma przypisania, domyślnie jest zerem. Typ liczbowy. Jeżeli zmienna typu prymitywnego nie ma przypisania,
Jest domyślnie 0. Spróbujmy sobie to odpalić, zobaczmy, co się stało. Mamy wagę 0. Czyli coś jest nie halo. No, ktoś sobie pomyśli, no może tutaj ktoś robi jakiegoś krasnala, prawda? I faktycznie ma wagę 0, ponieważ używamy wartości całkowitych, a może ta jego waga wynosiła na przykład pół kilograma, prawda? To ktoś zaokrąglił do 0. I już pojawia się błąd, prawda? Już się wkradł błąd. Także mogą się zdarzyć takie sytuacje, gdzie ktoś nie będzie znał naszego kodu i zanim spróbuje tutaj cokolwiek przypisać, wyświetli sobie na przykład wagę, zanim ona zostanie przypisana do konkretnej osoby. No i to już jest duży problem. Słuchajcie, w Javie mamy na to lekarstwo. Mamy na to lekarstwo w klasach, które nazywa się konstruktor. Słuchajcie, konstruktory to takie byty w programowaniu, które mają za zadanie skonstruować obiekt. A to ci niespodzianka, prawda? Konstruktor będzie konstruował. W każdym razie fajnie, żebyście sobie to tak kojarzyli, to było łatwiej zapamiętać. Konstruktor ma za zadanie skonstruować obiekt. Słuchajcie, kiedy my powiemy w naszym personie, że on jest gotowy do działania, że z niego można już korzystać. Kiedy jakie pola uzupełnimy? Wszystkie jedno. Jak sądzicie? I tu was zaskoczę, nie zawsze będą to wszystkie pola. Nie zawsze. W naszym przypadku macie rację. Tak. Chcemy, żeby nasz person przechowywał nazwę, wagę i wysokość i tylko w tym momencie powiemy, że nasz obiekt jest gotowy do działania, że jest gotowy do pracy, że można z niego już korzystać, prawda? A więc spróbujmy utworzyć taki konstruktor, który przyjmie te trzy parametry i skonstruuje z nich klasę. Spróbujmy. Wygląd konstruktora jest następujący. Public podajemy nazwę klasy, otwieramy sobie nawiasy okrągłe. Może ja to jeszcze usunę. Żeby nam się to ładnie pomieściło. No i jakie parametry będziemy przyjmować? Będziemy przyjmować name. Specjalnie daję jedynki, wy też sobie podawajcie. No. Może to na chwilę zamknę. I co to mamy jeszcze? Wysokość. I otwieramy sobie działo. To jest tak, to są Darku argumenty konstruktora. I tak, Michale, w Javie może być więcej niż jeden konstruktor. Może być ich nieskończenie wiele. W myśl zasady przeciążenia, ale teraz sobie później będę mówić o tym. I tak, to są argumenty konstruktora. Czyli co konstruktor może przyjąć, a wewnątrz tych nawiasów wąsatych będziemy deklarować, co z tymi danymi ma się stać. No to skoro konstruktor ma konstruować, prawda, no to ja sobie wezmę cechę klasy, czyli main, i chcę powiedzieć, że cecha klasy jest równa, a raczej ma być równa temu, co przyjdzie w konstruktorze, czyli name. Następnie biorę sobie wagę z cechy, czyli tą wagę, i chcę powiedzieć, że ta waga to jest to, co przyjdzie do naszego konstruktora. Czyli sobie tutaj zapiszę weight 1. No i już ostatni element. Chcę powiedzieć, że cecha wysokości mojego człowieka to ma być to, co przyjdzie w konstruktorze.
I konstruktor, słuchajcie, gotowy. Wy sobie przepiszcie na spokojnie. Ja bym chciał tylko dodać, że tak naprawdę w programowaniu, moim zdaniem, z tego co widzę po wszystkich kursantach, którzy do nas do Akademii Budu przychodzą, właśnie programowanie obiektowe jest jednym z najcięższych tematów do załapania. Naprawdę. Wymaga sporo nauki, sporo ćwiczeń, wymaga przede wszystkim dobrej wyobraźni, planowania takiego w głowie przestrzennego, tych klas, co się z czym je. I naprawdę wymaga bardzo dużych umiejętności już od programisty. Jeden z najtrudniejszych tematów według mnie, później to już leci z góry. Później to już leci z góry. Ok, dajcie plus, czy macie zapisane. Ten konstruktor. Później wrócimy do tego, czemu zapisałem tutaj jedynki, a nie podzieliłem nazwy. I sobie spróbujemy wytłumaczyć, skąd to się wzięło, ta jedynka, po co tutaj, w ogóle co ona tutaj robi. Ale jak już mamy konstruktor przepisany, możemy wejść sobie z powrotem do maila i patrzcie, co się stało. Podkreśla na czerwono. Słuchajcie, jeżeli cokolwiek podkreśla na czerwono, to znaczy, że mamy błąd gramatyczny i się program nie skompiluje. Jest błąd gramatyczny, ponieważ w tym momencie nasza aplikacja, nasz Person wymaga pewnych danych startowych, prawda? Te dane startowe, a raczej dane do konstruktora, podajemy w tych nawiasach okrągłych po new Person. To tutaj będziemy podawać te dane. Jak sobie najadę myszą, no to mi tutaj IntelliJ podpowiada, że powinienem wprowadzić trzy argumenty. Pierwszy to będzie string, drugi to będzie int i trzeci to będzie int. No to posłuchajmy się IntelliJ-a i wprowadźmy te argumenty. Dokładnie takie same, jakie przepisujecie w tym miejscu. Czyli Oscar 190, 86. A to mogę stąd usunąć. No i poniżej w personie dokładnie to samo. Tutaj będzie Adam 190, to jest 85. Ok, i to też mogę usunąć. O, pięknie. Słuchajcie, od razu mówię, to co jest tutaj na szaro, wy tego nie piszecie. To jest toolkit IntelliJ-a. IntelliJ wam podpowiada w tym momencie, co uzupełniacie. Że pod argumentem pierwszym jest jakiś string, pod argumentem drugim jest jakaś waga, a pod argumentem trzecim jest jakiś wzrost. Staram się. Staram się. Ok, jeszcze sobie tutaj zerknę, wy sobie przepiszcie na spokojnie. Zobaczymy tutaj. To tutaj jeszcze. Może lepiej nie będzie, bo będą się robić sprzężenia. W każdym razie jest mikrofon kierunkowy. Przyznam się bez bicia, że zgubiłem gdzieś podkładką i radzę sobie szklanką. Więc może to nie być dokładnie, dokładnie. Ok, dobra. To będę tak się miał. Jak nie. Super. Słuchajcie, w takim razie teraz już utworzyliśmy sobie dokładnie to samo zrobiliśmy generalnie, co mieliśmy wcześniej. W sensie efekt jest ten sam, ale jest to zapisane w całkowicie inny sposób za pomocą konstruktora. No, zaletami takiego podejścia są, jest przede wszystkim clean code. Clean code, czyli czystość kodu, słuchajcie, jest tutaj dużo, dużo bardziej zwiększona, ponieważ przede wszystkim mamy to wszystko w jednej linii.
nic nam nie zaszkodzi, wiemy, co uzupełniamy. Jest to przede wszystkim czytelniejsze, ponieważ też wiemy, jakie cechy należy przekazać do klasy, żeby ona się utworzyła poprawnie, prawda? Bo bez konstruktora nie jesteśmy w stanie, nie wiemy, jakie pola musimy uzupełnić, jakie cechy musimy uzupełnić, żeby klasa działała w 100%, prawda? Żeby była stuprocentową klasą. No chyba, że weźmiecie kartkę i długopis i będziecie zapisywać ręcznie, że właśnie do działania persona to OK będzie imię, waga i wzrost. Ale myślę, że to rozwiązanie nie ma całkowicie sensu. I spójrzmy, co się tutaj dzieje. Jeszcze sobie to zrozumiemy. Słuchajcie, przekazujemy trzy argumenty. I teraz tak. Ten argument name1 wędruje sobie w to miejsce do persona. Ten argument wave1 wędruje sobie w to miejsce do persona. I head1 wędruje sobie w to miejsce do persona. Czyli kolejność zapisu ma kluczowe znaczenie. Jeżeli byśmy przenieśli 190 przed Oskara, a Oskar w miejsce 190, wystąpiłby błąd. Dlaczego błąd? Okej, super. Niezgodność typów. Co byśmy wtedy próbowali zrobić? Próbowalibyśmy przypisać stringa, bo to jest string, próbowalibyśmy go przypisać do integera, czyli char sequence, typ tekstowy, próbowalibyśmy przypisać do typu liczbowego całkowitego. No, bez sensu. Nie ma takiej opcji. Chyba, że przez odpowiednie konwertery, ale domyślnie nie da się tego zrobić. Także tak to wygląda. Konstruktorów w klasie jest, może być, może tak, nieskończenie wiele. Wystarczy je odpowiednio przeciążać. Po co tworzyć więcej niż jeden konstruktor, słuchajcie, w klasie? Ano po to, że może się okazać, że tak naprawdę w naszym programie, jeżeli takie mamy założenie, prawda? Jeżeli mamy imię, mamy wagę i nie podamy wzrostu, to waga wzrostu domyślny to będzie 100 na przykład. Może się tak zdarzyć? Oczywiście, że się może tak zdarzyć. Gdzieś tam w grze, prawda, jeżeli nie podamy ataku domyślnego, jeżeli w ogóle nie podamy ataku, to domyślnym atakiem jakiegoś potworka będzie powiedzmy 50, tak? Może się tak zdarzać. I to jest bardzo duże ułatwienie. Teraz za każdym razem, jeżeli będziemy chcieli poustawiać wzrost domyślny dla człowieka, nie będziemy musieli wszędzie pisać 100, 100, 100, 100. Wystarczy, że pominiemy ten argument. Spójrzmy teraz, jak przygotować przeciążenie konstruktora. To się tak nazywa. Ano bardzo prosto. Piszemy dokładnie to samo. Słuchajcie, public person string name. Jeden, przyjmujemy również wagę i koniec. Dwa argumenty, tylko i wyłącznie. Następnie przypisujemy. No, name, analogicznie do wcześniejszego zapisu, to będzie name jeden, waga, to będzie waga jeden, a słuchajcie, wzrost będzie domyślny, no bo nikt go nie podał, czyli 100. I tym sposobem mamy dwa konstruktory. Dwa konstruktory. Słuchajcie, różnica jest taka, że po prostu argumenty konstruktora muszą się od siebie różnić. Tyle. I już możemy przeciążyć konstruktor. Argumenty po prostu muszą się od siebie różnić. No to czy się nasze argumenty różnią między konstruktorami? Różnią się. Tu mamy trzy. Tu mamy dwa i już możemy zapisać to w taki sposób. Czyli pierwszy konstruktor przyjmuje wszystkie trzy parametry i wszystkie trzy ustawia jako cechy naszej klasy. Drugi konstruktor z kolei przyjmuje tylko dwa elementy, dwa argumenty, przypisuje je do naszych cech, a następnie
ustawia wartość domyślną na wzrostu 100. Spójrzmy teraz na kod. Jak my możemy to w ogóle wykorzystać do działania? Usunę wzrost z Adama. Wzrost usunięty z Adama. Wydrukujemy sobie również jego wzrost. I sprawdzimy, czy będzie 100. Generalnie rzecz biorąc, Java, słuchajcie, sama wykrywa konstruktor. W zależności od tego, ile argumentów podacie. No tutaj podaliśmy 3, no to Java automatycznie wykryła, że to jest ten konstruktor i to też ten konstruktor uruchamia. W tym miejscu podaliśmy 2 argumenty. Pamiętajcie, że to wyszarzone, to nie my piszemy, tylko IntelliJ dodaje, tak żebyście mieli łatwiej ten konstruktor zapisać i wiedzieli, co do czego służy. Drugi konstruktor ma tylko 2 argumenty. I Java automatycznie wie, że ma wybrać konstruktor z 2 argumentami. Ten konstruktor z 2 argumentami. No to spróbujmy to odpalić teraz. Sprawdźmy, czy faktycznie dla Oscara będzie 86 i 190 kg. No, krasnoludy, mówiłem. Nie. I czy dla Adama będzie 100. Odpalamy, sprawdzamy. Pierwsze drukujemy Oscara, później drukujemy Adama. Taka kolejna drukowana jest. 86 wzrostu dla Oscara, 100 wzrostu, 100 cm wzrostu dla Adama. No, funkcjonuje to prawidłowo, jest ok. Poprawnie wybrało konstruktor, poprawnie tutaj wszystko się przepisało. Dajcie znać plusem, czy temat jest dla Was zrozumiały, czy jeszcze tylko troszeczkę się jest. Super. Super, super, super. No i tak tutaj generalnie zajmiemy się teraz kolejnymi rzeczami. To, co sobie postawiliśmy na później i to, co sobie jeszcze poznamy tutaj wewnątrzklasowo. Generalnie rzecz biorąc, nie da się poznać całej obiektowości w 2 godziny, nawet w 5 się nie da, w 6. No, my z reguły na zajęciach w Akademii poświęcamy około 3, 4, 5 dni na wyćwiczenie całej obiektowości wraz z dziedziczeniem, polimorfizmem, interfejsami, abstrakcją itd., itd. Także to jest około 4-5 dni. Z 2 godziny nie damy rady, ale postaram się jak najwięcej przekazać. Pierwszą rzeczą, do której chciałbym wrócić, co Was pewnie troszeczkę dziwi, dlaczego ja tutaj podpisywałem jedynki. Usunę te jedynki teraz z konstruktora. Usuwam, usuwam. No, skoro tutaj usunąłem, no to tutaj analogicznie też muszę usunąć. Usuwam, usuwam i usuwam. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że ta linieczka, ta instrukcja w IntelliJ mi się wyszarzyła. Jak myślicie, z czym to jest związane? Marek mówi nieaktywna. Co jeszcze, co jeszcze? Nieaktywna, bez użycia w kodzie, nie wie, któremu przypisać, przesłanianie, te same nazwy, nie użyte. OK. Gdzieś tutaj krążycie wokół dobrego rozwiązania, Adra nie podał. Słuchajcie, argumenty, już Wam tutaj tłumaczę. Nazwa argumentów, bo to są przecież argumenty, to co zaznaczyłem teraz na niebiesko, mają wewnątrz konstruktora, czy to metody, priorytet. Priorytet. Co to oznacza, że mają priorytet, słuchajcie? To, że jeżeli będą się pokrywać z nazwami cech, to Java wybierze argument zamiast cechy. Co się dzieje w konsekwencji? Robię zapętlenie w tym miejscu.
Robię w tym miejscu zapętlenie. Przypisuję do name'a samego siebie. Przypisuję do wagi samą siebie. Przypisuję do wzrostu samą siebie. Nie ma żadnego odwołania do cech. Słuchajcie, cechy w IntelliJ-u są zaznaczone na taki ciemny fiolet. Także w tym momencie straciliśmy powiązanie właśnie z naszymi cechami, bo przypisujemy przez ten priorytet, który się tutaj pojawił, przypisujemy samą siebie do samą siebie. Name'a przypisujemy do name'a. Wagę do wagi, high do high. O, taka powiedzmy sobie pseudorekurencja. Jak temu zaradzić, słuchajcie? W Java i w klasach istnieje pewne słówko kluczowe, które nazywa się this. This. Spróbujmy sobie teraz powstawiać po lewej stronie wszędzie this. 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 Mamy to. Kolorki wróciły. Całość wygląda tak jak wcześniej i wygląda na to, że również będzie działała wcześniej. W takim razie, co to jest to słówko kluczowe this? Słuchajcie, this odwołuje się do samego siebie. Skoro jesteśmy w klasie person, to this oznacza nic innego jak klasę person. Jeżeli byśmy byli w klasie dog, to this będzie oznaczał klasę dog. Wskazuje na samego siebie to słówko kluczowe. Skoro wskazuje na samego siebie, to my mówimy, że chcemy z klasy person wziąć pole name. I mamy to. Niżej mamy z klasy person chcemy wziąć pole wagi. Mamy. Z klasy person chcemy wziąć pole wysokości, wzrostu. Mamy. A po lewej stronie bez tego słówka this będzie oznaczać name z argumentu. Czyli przypisz mi do cechy klasy name argument name. Przypisz mi do wagi z klasy, do waszej cechy, argument wagi. Tak to funkcjonuje. Po to jest this. Wcześniej nie dawałem tego tak, żeby nam się nie pokrywało, żebyśmy się nie mylili. Więc tutaj też wszystko zmieniamy. Tak jak ten. I tutaj this. I this. Mamy to. Teraz już sobie ładnie działa. Można program uruchomić jeszcze raz i sprawdzić, czy na pewno jest to samo, co było wcześniej. '86 i 100. No, wszystko jest w porządku. Słuchajcie, this ma jeszcze jedno ważne zadanie. Jedną ciekawą rzeczą. Może wywoływać inny konstruktor. Spójrzcie na ten kod. Jak sądzicie, czy tutaj jest coś nie tak? Teraz dźwięk powinien być troszeczkę lepszy. O kurczę. Dobra. Cały czas byłem na mikrofonie z laptopa. No pięknie. Dobra. Słuchajcie. Tak. Janusz napisał powielanie deklaracji. No może nie tyle, co powielanie deklaracji, co... zdarza się.
Właśnie się tak dziwiłem, czemu to nie działa. Ja przybrzam tą szklankę z tym mikrofonem, mówię do tego mikrofonu, tak naprawdę coraz bardziej się oddalałem od laptopowego mikrofonu. No pięknie, ale zdarza się. Tak jak napisał Janusz, tutaj generalnie powielają nam się pewne instrukcje. W Javie staramy się o to, żeby te instrukcje się jednak nie powielały. Słuchajcie, jest taka zasada, która mówi dry, don't repeat yourself. Nie powtarzaj się, dry. A ja tutaj widzę dwie te same linijki. Tutaj i tutaj. No to już jest jednak powtórzenie, ale całe szczęście możemy sobie z tym poradzić właśnie słówkiem kluczowym this. Słuchajcie, this potrafi nie tyle co odwołać się nawet do jakiegoś, do całej klasy, do tego obiektu, to potrafi jeszcze z tego obiektu, z samego siebie uruchomić inny konstruktor. Takie ma magiczne właściwości this. No, spróbujmy. This name waga i wzrost 100. Co się teraz stało? Name, który przychodzi do konstruktora dwuargumentowego wraz z wagą, przekazuje do dysa w tym miejscu, tu i tu. Oprócz tego podaje jeszcze 100, czyli ten domyślny wzrost. Słuchajcie, ten dys wykrył, że w klasie znajduje się konstruktor trzyargumentowy i przekazuje mu te informacje, czyli ten name leci w to miejsce, ta waga leci w to miejsce, ten wzrost leci w to miejsce. No i następuje ich przypisanie, czyli wywołanie tego konstruktora. To jest taka sztuczka celem uniknięcia powtórzenia. Czyli teraz nadal w naszej klasie istnieje konstruktor dwuargumentowy, ale już uniknęliśmy powtórzenia poprzez słówko kluczowe this. Nie, odwrotnie. Zawsze dysa używamy do konstruktora większego. Odwołujemy się do konstruktora większego. Słówko kluczowe super, czyli super class, odwołuje się do klasy nadrzędnej. To już z kwestii dziedziczenia. Odwołuje się do klasy nadrzędnej. My tutaj nie mamy dziedziczenia, nie kombinujemy, ale tak, takie słowo kluczowe istnieje. Okej, okay. Sprawdzę sobie zaraz, co jest nie halo. No, działa. Widzę, że tutaj macie podobne problemy. Cannot reference name before supported constructor has been called. Sprawdźcie sobie, Marku i Cezarze, czy na pewno macie tak jak u mnie, bo generalnie to powinno działać bez problemu. Tak, to jest poprawna wersja. Mniejszy konstruktor odwołuje się do większego, uzupełniając jego pola. Czyli mniejszy konstruktor w tym wypadku, który przyjmuje dwa argumenty, odwołuje się do większego konstruktora, przekazując te dwa argumenty, które dostał, plus jeden domyślny. U nas domyślny jest, to jest 100. Tak? Domyślny wzrost to jest 100. OK. Jeszcze tutaj przełączymy na maina. Tak, też tak można, Janusz. Aha, pozostawialiście jedynki. Słuchajcie, to popilnujcie się, żeby tych jedynek tutaj nie było, bo usuwaliśmy je w drugim konstruktorze również. Usunęliśmy je również w drugim konstruktorze.
Pokażmy sobie maina. OK, słuchajcie, myślę, że temat jest zrozumiały. Macie proste zadanie na teraz. Utwórzcie klasę, może tutaj zapiszę. Albo może tak, nie będę wam narzucał. Słuchajcie, wybierzcie sobie jakiś przedmiot. Popatrzcie, rozglądnijcie się dookoła siebie. Wybierzcie sobie jakiś przedmiot i spróbujcie zrobić klasę, która będzie ten przedmiot w podstawowej formie odzwierciedlać. Czyli ja bym sobie mógł wziąć na przykład długopis i bym dał takie cechy. Kolor, kolor wkładu, długość długopisu, i powiedzmy szerokość, czy tam średnica. Także każdy z was bierze sobie dowolny przedmiot i próbuje opisać go w formie klasy, plus stworzyć do niego konstruktor i oczywiście stworzyć sobie przykładowe reprezentacje takiego waszego przedmiotu. Czy to będzie długopis, zegarek, mikrofon na przykład. Stworzyć podstawową reprezentację, czyli robicie przepis na dowolny, wybrany przez was przedmiot, a następnie tworzycie no, może jedną albo dwie instancje tego przedmiotu. I możecie sobie te cechy wypisać do konsoli. I na to zadanko, słuchajcie, powiedzmy 10 minutek. Jeżeli ktoś skończy wcześniej, może również zrobić jeszcze jeden przedmiot, żeby sobie to poćwiczyć, a po tym zadaniu zabierzemy się za tak zwaną enkapsulację. Spróbujemy sobie wytłumaczyć jeszcze dzisiaj, co to jest enkapsulacja, a także powiem wam, czego warto się w obiektowości pouczyć, o czym doczytać już na własną rękę, bo się kończy czas. Także czas start. No właśnie, chcę powiedzieć, enkapsulacja to getter i ittery generalnie, w większej formie. O tym będzie poza. Także czas start. Tak, Michale, będzie nagranie na YouTubie. Będzie, Michale.
Okej, wy sobie pracujcie. Ja też biorę dowolny przedmiot obok mnie i sobie utworzę obiekt klasy pierwszej. Pamiętajcie, dobrą praktyką w programowaniu jest nazywanie klas z wielkiej litery. Klasy to wielka litera. O. Co by tu dodać? Okej, ja mam trzy cechy: company, color, ian i size. Teraz konstruktor. Konstruktor gotowy i tworzę sobie kilka markerów, które mam przy sobie. No i marker gotowy. Słuchajcie, jeszcze takie 5 minutek dla Was. Pierwszy już Cezar sobie zrobił, super. Słuchajcie, generalnie tak naprawdę tworzenie klas później, projektowanie tych klas, to zacznie Wam wchodzić, nie wiem, no na początku zawsze jest tak, porównajmy sobie tworzenie obiektów i projektowanie projektu, klas i tak dalej, do nauki prowadzenia samochodu ze skrzynią manualną. Gdzieś tam na początku, jeżeli jeszcze pamiętacie, jak zdawaliście prawo jazdy i wasze pierwsze miesiące za kierownicą, no to człowiek raczej myślał, aha, no dobra, teraz wrzucę dwójkę, bo już mi tam obroty przekroczyły, silnik skrzeczy, dobra, no to teraz trójkę, czasem się zapomniało zmienić tego biegu ze strachu, z jakiegoś tam powiedzmy nie wiadomo czego, prawda, i się jechało na tej trójce i się garowało. Dobra, czwórka, piątka, ale myślało się o tych biegach, prawda? Gdzieś tam te myśli przechodziły w kierunku tych zmiany tych biegów, a teraz po kilkunastu latach, już nawet może po roku u niektórych, zależy od zdolności prowadzenia pojazdów, po latach, po roku, po miesiącach, słuchajcie, nie myśli się o tym. Już na czuja, prawda? Okej, pyk, pyk, pyk. Już oczywiście nikt nie patrzy na obroty, może ktoś tam patrzy, zależy jak to jeździ. W każdym razie już się to czuje. Czuje się już, kiedy ma się wrzucić większy bieg, albo kiedy bieg zredukować. To już można wyczuć po zachowaniu samochodu i tak dalej. Słuchajcie, w programowaniu na początku z nauką tworzenia klas jest właśnie tak, że bardzo ciężko się myśli, jak te klasy zaprojektować, jak je doprowadzić do działania, jak one mają funkcjonować, ale z biegiem czasu i doświadczenia człowiek przestaje o tym myśleć. Po prostu tworzy te klasy, coś tam na początku tylko przemyśli, okej, tu będzie to i to i to, no i tworzy. I koniec. Także słuchajcie, tutaj akurat trzeba już niestety, a raczej stety, sporego doświadczenia,
i takiej swoistej no, realizacji, prawda? Trzeba tych klas zrobić setki, tysiące i wtedy w końcu człowiek dochodzi do wprawy. No i tak szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam już swoich początków z paradygmatem obiektowym, ale gdzieś tam nawet teraz jeszcze jak coś kodzę, to mi się zdarzy, okej, usiądę sobie, biorę tablicę, biorę marker i robię schemat klasy. Co się w niej będzie znajdować, jaką ona będzie pełnić funkcję i co ona ma w kodzie robić, jak ma wyglądać. Także też nie możecie się na początku zrażać do tych klas, tylko na spokojnie ćwiczyć i tutaj naprawdę setki, jak nie tysiące klas doprowadzą was do już takiego stanu, gdzie nie będzie trzeba myśleć nad tym, co się robi. Oczywiście zawsze trzeba myśleć, ale już nie będzie się zastanawiać, o kurde, a tutaj jak mam to nazwać, a jak mam zrobić konstruktor, a jak mam zrobić metodę, a co mam tutaj dodać, prawda? Także tutaj doświadczenie. I też bardzo fajna sprawa jest to, że paradygmat obiektowy tak naprawdę istnieje w większości języków programowania. Nawet jeżeli język był gdzieś tam strukturalny, dawno, dawno temu, jak na przykład PHP, no to teraz już, słuchajcie, wszystko przychodzi powoli na obiektowość. Także w C++ można robić obiekty, w Javie, w Pythonie, w PHP. Te obiekty zaczynają się już pojawiać wszędzie. Nawet, słuchajcie, w języku JavaScript wprowadzono taki framework jak TypeScript i tam się pisze już też obiektowo. Angular też wprowadza obiektowość do JavaScriptu. Także, słuchajcie, paradygmat obiektowy jest obecny wszędzie, na całym świecie, w każdym języku programowania praktycznie. Jest naprawdę taką podstawą, solidnym fundamentem do pracy, do programowania. Damianie, odcinek poświęcony interfejsom był wrzucony na YouTube'a jakieś 3-4 dni temu przez Michała nagrany. Także jest, można sobie wygooglować, sprawdzić stronę Akademii, bo wiem, że jest. Widziałem to gdzieś, przewinęło mi się przez tablicę. Ok, myślę, że już będziemy powoli kończyć tą pracę waszą i przechodzimy do dalszej części webinaru. Słuchajcie, to już taki ostatnia rzecz, którą sobie dzisiaj zrobimy z obiektowości. Klasa Person. To, co mnie bardzo boli po oczach, co jest podstawą również w tworzeniu klas, słuchajcie, to pewna zasada. Zasada ta brzmi: ukrywaj wszystko maksymalnie, jak się da. To tak zwana zasada maksymalnej hermetyzacji. Hermetyzuj klasy. Hermetyzuj, chowaj, tak żeby nie było coś widoczne na zewnątrz, jeżeli nie jest potrzebne. I teraz, słuchajcie, mamy w programowaniu coś takiego jak w Javie, jak modyfikatory dostępu. Tutaj mamy tabelę, zaraz sobie ją pokażemy, żebyście mieli na nagraniu. Mamy tabelę z modyfikatorami dostępu. W Javie wyróżniamy tak jak public, protect, non-modifier, czyli package private i private. Mamy również pokazane, gdzie public będzie widoczny, gdzie protect będzie widoczny, gdzie non-modifier będzie widoczny, gdzie private będzie widoczny. Słuchajcie, private jest najbardziej restrykcyjnym modyfikatorem dostępu. Jeżeli coś oznaczymy private, to coś będzie widoczne tylko, słuchajcie, wewnątrz danej klasy. No to skoro ja powiedziałem maksymalna hermetyzacja, no to praktycznie wszędzie powinno być private, prawda? No to weźmy sobie tutaj naszą klasę person i powstawiajmy przed naszymi polami słówko kluczowe private. Private. Jak widzimy, w naszej klasie nigdzie błąd się jakiś tam nie pojawił, nie ma żadnego błędu, wszystko jest ok. Ale jak już wyjdziemy do maina, to proszę spojrzeć, wysokości świecą się na taki gruby czerwony kolor. Jest napisane, że jak sobie najedziemy myszą na ten błąd, że wysokość ma prywatny dostęp w klasie Person i nie jest widoczna na zewnątrz. Jak sobie popatrzymy na tabelę,
No to faktycznie private gwarantuje dostęp tylko i wyłącznie wewnątrz klasy. Czyli na zewnątrz klasy pole wysokości nie będzie widoczne, ponieważ ma prywatny dostęp. No, to teraz drapiemy się za głowę. I pytanie brzmi, to w takim razie, jak ja mam tą wysokość z tej klasy wyciągnąć, prawda? Jak ja mam tą wysokość w tej naszej klasie main pokazać? I tutaj kolega Damian napisał getter. Getter i setter. To jest kolejna taka zasada tworzenia klas, metody typu get i metody typu set. Metoda typu get będzie zwracać jakąś wartość, a metoda typu set będzie zmieniać jakąś wartość. Słuchajcie, praktycznie w każdym języku programowania, tam gdzie jest paradygmat obiektowy, te gettery i settery też się pojawiają. No to skoro nie mamy dostępu do wysokości, no to stwórzmy w Pythonie getter do tej wysokości. Tym razem będzie on publiczny, public. Co będzie zwracać ta metoda? Ona będzie zwracać integera, bo nasza wysokość jest integerem. Public int get height. OK. Nic nie przyjmujemy jako argument. Return height. Zwróć wysokość. Getter gotowy. Słuchajcie. Getter gotowy. Getter to nic innego jak normalna, zwyczajna metoda, która po prostu zwraca wartość height, wysokości. Nazwa tej metody poprzedzona jest prefiksem get. I od tego wzięła się nazwa getter. Słuchajcie. I teraz w mainie, zamiast odwoływać się bezpośrednio do pola, ja wywołam tą metodę getHeight. I tutaj też getHeight. Getter gotowy. O co, słuchajcie, chodzi z tymi getterami, co one wprowadzają w życie programisty, jakie udogodnienia, no bo przecież coś za tymi getterami musi się ukryć. Słuchajcie, przede wszystkim zmieniają clean code. Nigdy w programowaniu obiektowym nie powinniśmy się odwoływać do pola, do cechy. To jest cecha, prawda? Nigdy w programowaniu nie powinniśmy się do tej cechy bezpośrednio z zewnątrz odwoływać, tylko właśnie poprzez getter. Dlaczego nie powinniśmy się odwoływać bezpośrednio do cechy? Słuchajcie, są w Javie różne rodzaje klas. A co, gdybyśmy my stwierdzili, że wzrost będzie niezmienny? No bo co, ktoś urósł nagle w 2 sekundy o 50 cm, nie ma takiej możliwości, że wzrost będzie tak zwany immutable, niezmienny. Co to powoduje? Gdyby nie getter, słuchajcie, no to każdy może sobie wziąć, może jeszcze usunę tego private'a, sobie na razie obserwujcie, nie musicie pisać. Usunę tego private'a stąd z wysokości. Wezmę sobie some persona. I tak, mogę sobie wyświetlić tą wysokość, czyli some person get height. OK, wyświetliłem, nie ma problemu. Ale mogę zrobić jeszcze jedną rzecz. Mogę wziąć sobie some person height i przypisać 1000. Czy to jest poprawne podejście? Nie dość, że mogę wyświetlić, to mogę jeszcze od razu zmienić tą wartość bez najmniejszego kłopotu. Czyli w tym momencie, jakby ktoś z ulicy przyszedł i spojrzał na nasz kod, to on nie wie, czy ta wysokość jest zmienna, czy ona w końcu nie jest zmienna. Czy on ją może zmieniać, czy on jej nie może zmieniać, prawda? On nie ma takiej wiedzy, bo my tej wiedzy mu nie przekazaliśmy. A on z kodu, bez getterów i setterów, tego nie wywnioskuje. Czyli z kolei,
Nie powinno się dopuszczać w programowaniu obiektowym do takich sytuacji, że mamy wyciągnięte pole na zewnątrz. OK, zmieniam wartość wysokości na private, cechę wysokości na private z powrotem. Tutaj mamy błąd, nie da się już przypisać, a proszę spojrzeć na getter. Proszę spojrzeć na getter. Mamy getter. Czy możemy tą wartość zmienić? Nie. Czyli w tym samym momencie zablokowaliśmy, słuchajcie, możliwość zmiany wartości, wysokość. Możliwość zmiany wysokości sobie zablokowaliśmy na naszym obiekcie Perso. Gdybyśmy chcieli dać taką możliwość, to co należy stworzyć? Jak sądzicie? Gdybyśmy chcieli dać możliwość zmiany wysokości. Setter. Dobrze tutaj myślicie. Mamy tylko getter do zwracania, to zróbmy setter do ustawiania. Setter to też będzie zwykła metoda, też zrobimy ją publiczną. Ona nic nie będzie zwracać, czyli będzie voidem. Prefiks to będzie set, set height, set wysokość. Będziemy przyjmować jeden argument typu int, no bo przecież wysokość to integer, prawda? I musimy tą wysokość od użytkownika pobrać, żeby wiedzieć, co zmienić. Czyli integer height i to będzie height równa się, może inaczej, this height równa się height. Setter gotowy. Setter gotowy. To też jest zwykła, najzwyklejsza metoda, nic nie zwracająca, z prefiksem set, gdzie przyjmujemy jeden argument, no i ten argument, który przyjdzie, przypisujemy do cechy klasy, bo jest this. OK, i teraz mi pozostaje zrobić coś takiego. Some person set height, powiedzmy 1250. Może to przed wyświetleniem. Przed wyświetleniem. OK. Tu wam pokażę jeszcze ten setter i getter. I jaka będzie teraz wartość wyświetlona do konsoli, jak sądzicie? No 1250, prawda? Tutaj jest to analogiczne. No i najważniejsze w tym wszystkim to jest znaleźć korzyść, jaka wynika z setterów i getterów. Dzięki setterom i getterom, zobaczmy czy jest 1250, jest 1250. Dzięki setterom i getterom jesteśmy w stanie ukryć pola, bo już wiemy, że udostępnianie samych pól jest złe. Dzięki getterom i setterom zwiększamy czystość kodu. Można, jak napisał Cezar, ustanowić pewne ograniczenia. Jeżeli nie chcemy, żeby ktokolwiek zmieniał wzrost, nie tworzymy do danej cechy setera. Zostaje sam getter. Jeżeli nie chcemy, żeby ktokolwiek dobierał się do wzrostu, no to usuwamy gettera, zostawiamy sam setter. Takie sytuacje też możemy napotkać gdzieś tam w życiu programisty. Także dzięki setterom i getterom sterujemy dostępem do cech w klasie. OK, waszym zadaniem jest teraz utworzyć resztę getterów i setterów do tych naszych dwóch pól, które nam tutaj zostały. Do name'a i do wagi. Spróbujcie, a w międzyczasie zostawcie plusa, czy jest to dla was zrozumiale. Tak, Norbercie, będzie nagrane.
Kolejnym plusem Gettera, tak naprawdę, jest jeszcze jedna rzecz. Gettera i Cetera w sumie. Proszę spojrzeć. Wyobraźcie sobie, że napisaliście ogromny program. Niech tam będzie z 200 klas, z 10 tysięcy linijek kodu i macie takiego swojego personka. Jest tam gdzieś person, jest OK. Łukaszu, nie podpowiadaj. Tak, alt insert skrót klawiszowy do generowania getterów i setterów i do generowania konstruktorów. Bardzo przydatny. Już gdzieś tam na późniejszym etapie. Ja zawsze doradzam kursantom, żeby na początku sobie jednak pisali wszystko ręcznie, z tego powodu, że uczycie się pisząc, prawda? A jak tam ktoś będzie generował, no to polecam używać skrótów generujących dopiero w momencie, gdy jesteśmy pewni swoich umiejętności i wiemy, do czego to służy. Ok, wracając jeszcze na szybko, z czym się je jeszcze getter i setter? Jaką ma dodatkową korzyść dla nas? Tak jak wam mówiłem, wyobraźcie sobie ogromny program, 10 tysięcy linijek, 200 klas i wasz person, klasa person. Niech tych personów będzie jakieś z 50 utworzone na przestrzeni programu. Wszystko jest ok, fajnie. 50 personów w 50 różnych klasach. Wszystko jest fajnie, wszystko jest ok. Jest ok do momentu, gdy wy będziecie na przykład musieli bawić wartość, do każdego wzrostu dołożyć 10 cm. Okazało się, że wszyscy ludzie na świecie urośli o 10 cm. To jest teraz taki standard, może troszeczkę dziwny przykład, ale może się tak stać. No lepiej by było przykład z potworami wziąć, ale już niech będą ludzie. Wszyscy ludzie urośli na świecie o 10 cm. Wy musicie dodać 10 cm do takiego człowieka, do każdego z tych ludzi. A macie odwołanie do persona 50 razy w 50 różnych klasach. Co robicie? Razy, 50 odwołań w 50 klasach, 2500 razy. Wysokość plus 10. Będzie? W każdej klasie korzystacie z gettera do określania wysokości, prawda? I dzięki getterowi nie będziecie musieli zmieniać tego 2500 razy w całym swoim projekcie ręcznie, czy tam pisząc jakąś regułę wyszukującą, tylko wejdziecie w klasę person, plus 10, koniec tematu. Koniec tematu. No już w zależności od implementacji może być i set plus 10, może być i get plus 10. To już to jest taki przykład reprezentatywny bardziej niż realny. W każdym razie plus 10 i teraz wiecie, macie pewność, że nie ma innego odwołania do wysokości tylko poprzez getter, czyli macie stuprocentową pewność, że do każdego wzrostu dodacie 10 cm. Koniec. Jest OK. Gdyby nie getter, no to już jesteście w kropce, bo macie na sztywno odwołania do każdego elementu. Trzeba zmieniać w kodzie 2500 razy jakiś element. Także kolejny plus getterów i setterów, już nie mówiąc o clean code, że to po prostu ładniej i lepiej wygląda niż odwołanie do pola. No dobrze, już dzisiaj raczej nic nie zdążymy zrobić. Jeszcze tylko ten skrót klawiszowy, słuchajcie, alt insert, żeby wam zmiana pól klasy poprzez wywołanie klasy, a nie obiektu. Tylko, Januszu, ustaliliśmy, tak jak mówiłem, przykład reprezentatywny, że właśnie 50 razy w 50 różnych klasach tworzymy nową klasę. Więc generalnie tak czy siak byś musiał dodawać dychę, tak? Do każdego z tych elementów.
No to taki przykład reprezentatywny. Chodzi w założeniu o to, że przez to, że macie skupione odwoływanie się do danej wysokości w jedną metodę, możecie z tą daną zrobić cokolwiek zechcecie. Zmienić na floata, podzielić przez 10, dodać 10 itd., itd. Szymonie, nie jestem w stanie wkleić linku do prezentacji, bo ona jest na prywatnym serwerze Akademii Kodu. Musiałbym się pobawić, pobrać i wrzucić gdzieś tam na Dropboxa, ale wrzucę wam na grupę Java Start na Facebooku. Może być? OK. Także będę pamiętał, że mam to wrzucić. Następna sprawa jest taka, alt-insert, słuchajcie, alt-insert w kodzie klasy, czytam prawy przycisk myszy generate, prawy przycisk myszy generate, tutaj możecie wybrać, co chcecie konstruować. Konstruktor, getter, setter, getter i setter. Słuchajcie, tutaj się pojawia coś takiego jak equals i hashcode, to są dwie takie metody również, o których się będziecie uczyć. Metoda toString, kolejna taka metoda, której będziecie się uczyć, może jeszcze właśnie tego toStringa sobie dzisiaj zrobimy. No i powiedzmy, że chcę getter i setter wygenerować, wybieram dla których pól chcę ten getter i setter, no to pozostał mi name i paga. Zobaczcie, że IntelliJ automatycznie wykrywa, że już mam getter i setter dla wysokości i tutaj pokazuje mi tylko pozostałe elementy. Klikam OK no i gotowe. Nie trzeba pisać. Polecam ten sposób już dla bardziej zaawansowanych osób, tak jak mówię. Uczymy się przez pisanie, więc gdzieś tam na późniejszym etapie. OK. I słuchajcie, już na dzisiaj ostatnia rzecz z obiektowości, którą zdążymy zrobić. Wbudowana metoda toString. Jeszcze bardzo proszę o zostawienie plusa. Czy wszystko jest zrozumiałe do tej pory? Super, bardzo się cieszę. Generalnie rzecz biorąc, pewnie słyszeliście gdzieś takie głosy na grupie Java Start. Dobra, to jeszcze tą grupę wrzucę teraz, żebyśmy nie zapomnieli. Java Start, dziękuję. Java. Java pierwsze kroki. Pomyliło mi się nazwa grupy. Java pierwsze kroki. Już wrzucam. To jest link do grupy facebookowej. To tam Michał wrzuca różne rzeczy na temat Java, naszych spotkań, naszych webinarów i różnych innych rzeczy. Także można komentować, można pytać. I tam wrzucę też prezentację pod linkiem, gdzie jest wprowadzenie do programowania obiektowego. Tutaj jeszcze może. To jest event, na którym jesteście. I tam będzie wrzucona prezentacja. OK, wracamy jeszcze, póki mamy trochę czasu. Słuchajcie, w Javie wszystko jest obiektem. Wszystko jest obiektem i generalnie rzecz biorąc, co to znaczy, że wszystko jest obiektem? To jest bardzo prosta sprawa. Każda jedna klasa, którą stworzycie, dziedziczy niejawnie po klasie object. To już jest temat bardziej zaawansowany, wam tylko informacyjnie pokażę, co w tym obiekcie jest. To jest klasa object, ona jest tutaj ładnie opisana. Od Java 1.0, czyli jest od samego początku istnienia Java w Javie. I tutaj są różne metody, które będziecie w przyszłości przesłaniać. Jedną z takich metod, ostatnia już metoda, którą będziemy robić, to metoda, słuchajcie, toString. Metoda toString tutaj jest. Słuchajcie, metoda toString w Javie jest takim
mapperem. Co to znaczy, że jest mapperem? Ona przekłada klasę na ciąg znaków. No bo co by się stało w przypadku, jak ja bym chciał sobie wydrukować persona? Chciałbym sobie Oskara całego wydrukować. Proszę spojrzeć. To stąd usunę na razie te setery i tak dalej. Spróbuję wydrukować do konsoli całego Oskara. Czyli cout, czyli system out println, som person. Biorę, OK, uruchamiam, zobaczymy, co się stanie. Już pomijając fakt, że mam błąd, OK, teraz. Wy też sobie możecie spróbować wydrukować, zobaczymy, co się stanie. Jakieś dziwne znaczki, nazwa klasy i dziwne znaczki. Te dziwne znaczki, słuchajcie, to jest tak zwany hash klasy. No, referencja nie tyle co referencja, ale hash. Referencji nie jesteśmy w stanie odczytać, bo jest bitowa. A to jest hash. O haszach będziecie się uczyć w przyszłości pewnie. Wyskoczył nam hash klasy, słuchajcie. A bardzo często zdarza się tak, że my chcemy całą klasę wydrukować. Po prostu wydrukować. Chcę wydrukować, że person, som person ma imię Oskar, wzrost 86 i wagę 190. Do tego, słuchajcie, służy metoda toString. No, ok, Norbert powiedział toString. No to spróbujmy odpalić toStringa. Proszę sobie spojrzeć, że w ogóle ta metoda toString istnieje w naszym obiekcie, mimo że jej nie ma u nas w klasie. Proszę spojrzeć. SomePerson, czyli nasz człowiek, toString, a tutaj nie ma takiej metody. Skąd to się wzięło? Jak sądzicie? Niespodzianka, incepcja? Skąd to się wzięło? A właśnie, tak jak powiedziałem, że dziedziczy wszystko w Javie po obiekcie. To jest dziedziczenie niejawne. Czyli nie widać, że ta klasa dziedziczy po tym obiekcie, prawda? Ale faktycznie dziedziczy. I stąd też w naszej klasie znajdują się metody, których my nigdy sami nie pisaliśmy, prawda? Popatrzcie, te, które nie są na grubo wyszczególnione, to są metody z obiektu. ToString, equals, hashCode, getClass, notify, notify all, wait, wait, no i tyle. To są wszystko metody z klasy object, słuchajcie. I my teraz spróbujemy wykorzystać metodę toString. Jeżeli ją teraz odpalimy, bez jeszcze zapisania u nas w klasie, no to efekt będzie generalnie ten sam. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. A spróbujmy teraz tą metodę utworzyć u nas w klasie. Wejdźmy w persona, public string toString, return, no i teraz piszemy, co chcemy połączyć ze sobą. Chcemy połączyć name, spacja, wysokość, spacja i wagę. OK. Gotowe. Przesłonęliśmy metodę toString. Odpalam jeszcze raz. No i teraz już w konsoli mam Oskar 86 wzrostu, 190 wagi. Jest też opcja dla leniwych, mianowicie można to wyrzucić. Alt Insert. I tutaj macie generowanie metody toString. Klikacie toString, wybieracie z jakich pól, OK. I troszeczkę bardziej rozbudowana opcja nam się wygenerowała. I też możemy odpalić naszą aplikację Play. I teraz to już będzie troszeczkę ciekawiej wyglądało. Klasa person, name Oskar, waga 190, wysokość 86. Pięknie i ładnie się nam nasza klasa zaprezentowała w konsoli w całości, wszystkie pola. I nawet, słuchajcie, tego toString tutaj nie trzeba. Można zostawić to w taki sposób, ponieważ println sam wywołuje toString na obiekcie. Jak teraz odpalę, to całość nie ulegnie zmianie. Pyk,
Jest person, to samo. OK, przetestujcie sobie to. Ja wam wrzucę kod źródłowy dzisiejszych zajęć na Gita, żebyście sobie mogli skopiować, jeżeli ktoś nie nadążył. Tak, dokładnie. Znaczy, generalnie konkatenacja zamienia się elegancko na string buildera, tak czy siak, tylko sam proces trwa troszeczkę dłużej, więc konkatenacja do jakichś prostych, małych stringów, a tak to zamieniamy na string buildera, jak to tylko możliwe. Warto też sobie poczytać o konkatenacji. I w międzyczasie, jak to się wrzuca na Gita, tak jak wam obiecałem, generalnie słuchajcie, jeżeli chcecie się uczyć dalej obiektowości, no to albo nasz kurs, słuchajcie, albo poszukać sobie dobrych materiałów w sieci z obiektowością i zainteresować się przede wszystkim tematem takim jak dziedziczenie, bo to jest istotne, dziedziczenie i polimorfizm. Polimorfizm jako jedno z ważniejszych zjawisk, z których możemy korzystać dzięki właśnie dziedziczeniu. Także jeżeli chcecie się dalej uczyć obiektowości, wchodzić w to, to wam zostały takie tematy jak dziedziczenie, abstrakcja, interfejsy i polimorfizm. Takie najważniejsze. Jak już sobie też ogarniecie kolekcję, no to można poczytać o metodzie equals, co to jest, i hashcode. Bo nie zrobiliśmy sobie dzisiaj porównywania obiektów. Też dowiecie się dzięki temu, dlaczego nie wolno porównywać obiektów w taki sposób, tak z ciekawości. Ciekawość. Co byście dali? Są takie same, czy nie są takie same? Są takie same, czy nie są takie same? Co obstawiać? A, no to coś już tam wiecie. Coś już tam wiecie. Tak, słuchajcie, operator porównania porównuje referencję, a metoda equals zawartości. Skoro mamy dwa nowe obiekty, person i person, no to na stówę one mają różne referencje. Czyli nawet jeżeli mają taką samą zawartość, zobaczcie, jest dokładnie taka sama zawartość, to i tak kompilator, jak odpalimy teraz aplikację, to wrzuci nam, że nie są takie same te dwa obiekty. I faktycznie Java wyrzuciła, nie są takie same i to jest jak najbardziej zgodne z prawdą, ponieważ mają dwie różne referencje. No właśnie słowo kluczowe new, Norbercie, tworzy nową referencję. Stąd tutaj mamy nową, tutaj nową i tak to funkcjonuje. OK. Już tutaj pyk. Wrzucam link do kodu źródłowego, który udało nam się dzisiaj wyskrobać. I jeżeli chodzi o kolejne odcinki z obiektowości, to już pytanie nie do mnie, a do Michała. Można gdzieś tam pod wydarzeniem, czy na naszej grupie Java Start właśnie napisać, że było OK i poprosić o następne, że tak powiem, ja tu tylko sprzątam, tak? Nie odpowiadam za organizację tych spotkań. Także z mojej strony to już by było dzisiaj wszystko. Zachęcam też, można sobie zerknąć generalnie na moją stronę internetową, czy to wystawić opinię, czy pooglądać sobie webinary, bo z tego co pamiętam, ja mam jakiś odcinek na temat obiektowości nagrany u siebie. Więc też można sobie wejść i jest wprowadzenie do Javy, jest o lambdach i strumieniach i tyle. Także można sobie wejść i to, co jest tutaj, pooglądać. Wrzucę też może coś jakiś inny. To jeszcze wrzucę tutaj link do tego. OK, także jeszcze raz, jeżeli chcecie odcinki, więcej odcinków, więcej spotkań, można sobie wejść na stronę Java Pierwsze Kroki, napisać opinię o spotkaniu. Może Michał zdecyduje, żebyśmy robili więcej.
Zapraszam też generalnie na nasze kursy. Ja prowadzę w Krakowie, także jeżeli ktoś jest z okolic, to weekendówka, onlineówka czy stacjonarka, kiedyś się może zobaczymy. Dziękuję ślicznie w takim razie. Życzę powodzenia z Javą i idźcie dobrą drogą. Wojciechu, jak najszybciej to możliwe. Ja już właśnie wyłączam nagrywanie i Michał to będzie wrzucał.